Na sam początek, jeżeli chcecie pogłębić swoją wiedzę, jeszcze bardziej zjawić się na drukowanie, polecam wam książkę, książkę Chris'a Andersona, Makers. Gdzie świetnie opisuje to, jak w dzisiejszym społeczeństwie taka moda do it yourself faktycznie może zmienić nasze patrzenie, nie tylko na produkcję, nie tylko na na robienie jakiejś rzeczy, ale także na, na całe nasze życie. Trochę postaram się więcej powiedzieć o samych drukarkach, urządzeniach i od tego, jak można je zdobyć, kupić, zrobić. Tutaj macie przykład Makerbota, którego my dzisiaj ze sobą przywieźliśmy. To jest drukarka, którą można w Stanach teraz kupić za 1800 dolarów i na tą trzeba czekać mniej więcej tydzień, dlatego że już sprzedają praktycznie tylko zapasy magazynowe, które im zostały, bo Makerbot zrobił replikatora 2, nowszą drukarkę i na tą faktycznie trzeba czekać z 8 tygodni i kosztuje jakieś 2200 dolarów. Projekt naszej drukarki, drukarki Makerbota, jest oparty o. RepRap, czyli taki open hardware'owy projekt, który polega na tym, że te wszystkie plany i instrukcje są w internecie. Każdy sobie może ściągnąć model, instrukcje i zbudować taką drukarkę. Tutaj po waszej lewej stronie... Hackerspace warszawski przyniósł taką drukarkę, którą sami wybudowali. Podejrzewam, że koszt produkcji takiej drukarki to jest jakieś 1000-1500 złotych. U nas opaki w krakowskim Hackerspace mają grupę, zebrali się w 15 osób i budują takie drukarki i mają projekt, który zakłada, że drukarka nie przekroczy 1000 złotych. I przez to, że mają w swoim zespole osoby, które wybudowały już kilka drukarek i dobrze wiedzą, jak to zrobić, nie popełniają błędów, które, nie wiem, spowodowałyby przepalenie elektroniki czy coś takiego i ponowny jej zakup. Więc faktycznie w tym tysiącu złotych są w stanie się zamknąć. Tych modeli dostępnych drukarek w internecie jest sporo, także każdy będzie mógł sobie znaleźć taką, jak mu się podoba, a nawet może sobie zbudować jakiego makerbota. Myślę, że poniżej dwóch tysięcy jesteśmy w stanie... Zrobić sobie taką drukarkę. My ostatnio w Krakowie na Laserkacie wycinaliśmy sobie obudowę do nowej drukarki, bo chcieliśmy sobie taką zbudować hobbistycznie i to kosztowało jakieś 120 zł. No nie? Więc to nie jest tak naprawdę bardzo trudne, a na pewno nie bardzo kosztowne, żeby samemu sobie zbudować drukarę. Co jest fajne, to na drukarce 3D można wydrukować wszystkie plastikowe części do kolejnej drukarki. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której maszyny robią maszyny i my to też u siebie robimy. Zgłosili się do nas właśnie chłopaki z tej grupy Hacker Hackerspace'a krakowskiego. No i wytrukowaliśmy im set części, to jest set do jednej z drugarek. Zajęło to niecały dzień, a pewnie gdybyśmy mieli policzyć koszty, to byłoby to nie wiem, maksymalnie kilka albo kilkanaście złotych. To jest ten replikator dwójka, o którym wam mówiłem. To jest przykład wielkiego sukcesu producenta drukarek w Stanach. Dlatego ja myślę, że Omni 3D będzie miało szansę powtórzyć ten sukces tutaj w Polsce, w Europie. To jest drukarka, która zaczyna być na tyle popularna, że oprócz tego, że trzeba na nią czekać 8 tygodni, to oni otwarli sobie w Nowym Jorku sklep, więc zaraz obok piekarni można sobie wejść i po zakupie bułek kupić sobie drukarę. No, nie? Więc jakby to zaczyna być coraz bardziej popularne i to nie jest takie rocket science, że nie wiem, trzeba skończyć studia wyższe, żeby sobie taką drukarkę zrobić, z niej korzystać. No nie, ja mam trochę inne tutaj zdanie niż Konrad, bo uważam, że ten druk faktycznie ma szansę zagościć w naszych domach i, i że... że... No, ale myślę, że wcale nie trzeba być mega specjalistą, żeby korzystać z druku 3D. No nie? Ja skończyłem socjologię z trudem i jestem w stanie... <grym> I jestem w stanie zrobić jakiś tam model prosty i dać go, nie wiem, mojej żonie w prezencie no nie? na walentynki I, I to jakby twierdzę, że każdy jest w stanie nawet zamodelować coś. Bo są programy, które dostrzegają to, że modelowanie jest ciężkie i faktycznie dążą do tego, żebyśmy ściągali klucuchy, tak jak ktoś z Was tutaj mówił, i, i tworzyli sobie te modele. To jest Tinkercad, warto sobie to zapamiętać. To jest program, który działa z przeglądarki internetowej. Nie trzeba nic płacić, instalować. I każdy sobie może zrobić mo model. A. Tu jest drukarka. Yy, Form one. Yy, nie wiem, czy kojarzycie Kickstartera? Yy, to ci, co nie kojarzą, to niech zapytają najlepiej tych obok, co kojarzą. Nie będę już. <laughs> Nie, nie będę się skupiał na tym. Ale ty, albo dobra, powiem, to jest pro, taki projekt, gdzie crowdfundingowy, gdzie ludzie płacą pieniądze na projekty, w które wierzą, i chcą wesprzeć producentów. To jest drukarka, która wylądowała na Kickstarterze jakiś czas temu i ona zebrała prawie 3 miliony dolarów, czyli aż tyle osób, płacając od jednego dolara po kilka tysięcy wierzyło w sukces tej drukarki. I to, I to byli ludzie, którzy chcieli, żeby ta drukarka weszła do produkcji i chcieli mieć ją w domu. Ja myślę, że i sukces jest przede wszystkim y, dlatego taki duży, że ona ładnie wygląda, bo tam nikt się nie skupiał na tym y, tak, na parametrach czy technologii. no nie? Y, tutaj jest y, ciekawy polski przykład drukarki Zortrax. To są ludzie z Olsztyna albo Lkusza, nie wiem, albo Olsztyna. Y, którzy Wystartowali na Kickstarterze ze swoją drukarką, oni trochę wyrośli znikąd. Ja siedzę trochę w druku 3D i wcześniej o nich nie słyszałem. Zobaczyłem, dopiero Rafał do mnie napisał, że wystartowali na Kickstarterze. Od razu przeprowadziliśmy z nimi wywiad, zapoznaliśmy się, są bardzo fajną, fajną drużyną, zakochaną w druku 3D, i wystartowali na międzynarodowej platformie i chcieli zdobyć 100 tysięcy dolarów. I to jest screen chyba z 17 dzisiaj, zdobyli już 113, czyli też znaleźli osoby, które uwierzyły w ich projekt i postanowiły ich wesprzeć. To jest fajny przykład polskiego sukcesu na Kickstarterze. To jest kolejna drukarka, która będzie kosztowała 350 dolarów, taki jest ich cel, i wystartowali z tym konceptem na Kickstarterze. Chcieli zdobyć 100 tysięcy dolarów. Wiecie, ile zdobyli 100 tysięcy dolarów? W 10 minut. O 17 dzisiaj mieli już 700 tysięcy i to jest kasa, którą oni przeznaczą na produkcję, dystrybucję i całą logistykę. Czyli to też trochę pokazuje, że jest masa ludzi, którzy chcą wesprzeć własną kasą ludzi, którzy robią te drukarki, a potem chcą je kupować i cieszyć się z nimi i drukować fantastyczne przedmioty. Kojarzyć taką bajkę zaczarowany owek. Jak dla mnie, dudler to jest totalnie zaczarowany owek. Bo to jest taka drukarka 3D, którą możemy sobie wziąć do ręki i, i robić przestrzenne rysunki. Na następnym slajdzie mam jakieś takie rysunki. I co? I to też jest projekt z Kickstartera, który zdobył prawie 2,5 miliona dolarów. To urządzenie będzie kosztowało 70 dolarów. To jest o tyle fajne, że no, nawet jeżeli to nie będzie, nie wiem. Mega użyteczne, to każdy gig albo fan nowych technologii, powiedzmy, wyda, albo każde dziecko, rodzice wydadzą te 70 dolków, żeby kupić sobie coś takiego jak drukarka 3D, którą można trzymać w ręce. Teraz powiem trochę o materiałach, bo jak zauważyliście, do wszystkich tych drukarek przyłączony jest filament, czyli taka żyłka, trochę podobna do tej, co w kosiarkach, takich podkaszarkach. No nie? Zresztą znam ludzi, którzy pchają drut podkaszarek do drukarek. I, I całkiem nieźle im to wychodzi, muszę przyznać. W Polsce 40 tego 1 kg tego filamentu można kupić za 40-60 zł. Nie są to mega specjaliści od produkcji tego filamentu, ale jest tani, więc jeżeli chodzi o polski rynek, to praktycznie nie mają konkurencji. A z kilograma, tak jak Konrad powiedział, można wydrukować naprawdę masę super przedmiotów. Tu jest fajny pomysł na to, żeby. Samemu tworzyć sobie taki filament, na przykład z nieudanych wydruków, albo z wydruków, które, nie wiem, znudziły nam się. To jest to zielone mm, urządzenie, które też wystartowało na Kickstarterze i zdobyło tam masę pieniędzy. Ten czerwony rysunek to jest taki trochę mm, większy. Mm, projekt przyszłościowy, czyli, nie wiem, wypijamy Coca-Colę, wrzucamy do takiego urządzenia, które będzie nam przerabiało zużytą butelkę na filament. Ja wierzę, że faktycznie kiedyś coś takiego będzie. Żeby cokolwiek wydrukować, musimy mieć model 3D. Model 3D możemy pozyskać na kilka sposobów. Możemy go sami zaprojektować. To są programy, w których można to robić. To jest jeden wycinek z programu, bo możemy to zrobić w każdym programie, który tworzy bryły 3D. My najczęściej w Materialization korzystamy z Rino tylko dlatego, że nasi designerzy po prostu ukochali sobie ten program na studiach albo nie wiem, mieli jedynego dobrego wykładowcę, który ich tego właśnie nauczył. Ja swoje modele zrobiłem w tym Tinkercadzie, którego też tam logo widnieje, bo byłem w stanie ogarnąć weekend tylko to, a to jest naprawdę proste i przyjemne. Dostajemy dużo modeli z Autokada, czyli czegoś, z czego korzystają architekci, bo drukujemy sporo makiet. I jakby to jest jedna z możliwości pozyskania modelu, czyli modelujemy. Zanim powiem o tym procesie, to jeszcze Wam powiem o innych możliwościach, czyli skanowanie. Możemy mieć skaner 3D, zeskanować sobie jakiś obiekt i potem go wydrukować. Skanery są dość drogie, ale można to oczywiście zastąpić. My skanujemy za pomocą Kinecta. Kinect, czy nakładka do Xboxa, nie wiem, kosztuje chyba z 300 zł, coś takiego. To podłączamy sobie do komputera i możemy robić sobie proste skany. Skanujemy tym ludzi. Potem tutaj przyjdziecie, to ja mam swój skan wydrukowany. Rzadko go ze sobą zabieram, bo mi kilka osób powiedziało, że wygląda jak Maria Kielis Kłodowska, no nie? Więc ja trochę stresuję, jak o tym mówię. No ale... Dzisiaj postanowiłem go zabrać ze sobą. Te wydruki naprawdę wychodzą fajnie. Mm, I to też jest jakby ułatwienie pozyskania tego modelu. Są też darmowe biblioteki. Jest coś takiego jak Thingiverse i to jest strona, gdzie są dziesiątki tysięcy modeli, które można ściągnąć. Więc jak Andrzej ma gorszy dzień i nie chce mu się modelować, to po prostu ściąga jakieś modele gotowe i, i drukujemy sobie coś takiego. No nie? Każdy może je ściągnąć. Tam są mm, modele na. Na licencjach Creative Commons albo Share Alike, czyli możemy sobie z nich korzystać, nie możemy za bardzo ich sprzedawać. Jeżeli to jest Creative Commons, jeżeli to jest Share Alike, to nawet możemy sobie zrobić sklep internetowy i sprzedawać modele, które wydrukujemy. Zresztą na świecie są takie sklepy, które proponują rzeczy, które zostały wydrukowane w 3D. Są też popularni sprzedawcy na Etsy, którzy wymyślili sobie, do czego można fajnie wykorzystać drukarkę, drukują to i sprzedają za, za dobre pieniądze. Jeżeli mamy już model 3D, to musimy go zapisać jako plik STL. W każdym tym programie, który widzieliście dwa slajdy dalej, mamy taką możliwość. Praktycznie każdy program, który umożliwia robienie modeli, daje nam możliwość zapisania go jako STL. Potem wrzucamy go do programu od drukarki, który zamienia nam na STL na G-Code, czyli tą ścieżkę, po której podąża sobie głowica, i potem już drukujemy. Te programy od drukarki są albo open source'owe, można je sobie pobrać za darmo z internetu, albo dodawane do drukarek. To jest pusty slajd. Czy ja mogę w takim razie szybko pytanie? No. A jest tak, że można, nie, że są takie drukarki, które mają kilka głowic, albo nie wiem, ciągną kilka kolorów tej, tego, tej, tego filamentu, czy też że można zrobić taki model kilku a nie uzyskiwać przez składanie części, bądź malowanie potem powierzchni. Czy jak, szybko, jak blisko jest tego, jeśli tak się jeszcze nie da zrobić? Są drukarki takie dostępne, które mają najczęściej dwie głowice i wtedy możemy zrobić model, który ma jednocześnie dwa kolory. Gdzieś miałem. O! To są frytki, które zostały tak wydrukowane i to mamy dwa kolory. Mamy drukarki, które mają dwie głowice, możemy zaciągnąć sobie dwa kolory i zrobić modele dwukolorowe. Ale już widziałem pomysły z RepRapa, które miały jakby jeszcze jedną głowicę trochę wyżej, które mogliśmy zaciągnąć sześć kolorów. One tam były mieszane. I wydruki wychodziły tęczowe. Czy ja myślę, że. Na razie tak jak z plasteliny trochę, tak jak kilka kolorów. Trochę tak, ale ten druk 3D i drukarki 3D rozwijają się tak szybko, że to, co dzisiaj wydaje mi się niemożliwe. W przyszłym miesiącu kurczę, może wystartować na starterze i znowu zdobyć jakieś 3 miliony dolarów. Już wielokrotnie przejechałem się na tym, że ktoś z sali zadawał mi pytanie, co pan sądzi o tym. Mówię, że nie, no to, to chyba jeszcze nie teraz. I dosłownie w przyszłym tygodniu, na jakiejś stronie internetowej, i mogłem o tym przeczytać, że ktoś już właśnie to robi. Mm, drukowanie, jak widzicie, polega przez proste nakładanie warstwa po warstwie kolejnych części filamentu. I, i co? Po jakimś czasie mamy model, tu jest sławny Joda. No, i to jest wstęp do tego, co musimy zrobić, żeby móc drukować naprawdę super przedmioty? Bo kiedy już mamy drukarkę, potrafimy coś zamodelować, to tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Jeżeli chcemy mieć wentylę do roweru w kształcie pioruna, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Jeżeli nie ma takiego producenta, który to pro proponuje, to możemy sobie sami to wydrukować, albo zamówić firmie, która drukuje na zamówienie. Czyli na przykład u nas możecie przysłać sobie model który znajdziecie na Thingiverse, a my wam go wydrukujemy i przyślemy do domu. Hmm, przykład klocków. Yy, klocki możemy sobie też drukować, więc jak się zgubi jakiś klocek z ulubionego zestawu naszych dzieci, to nie musimy kupować nowego zestawu, tylko możemy sobie dodrukować brakujące klocki. To jest akurat przykład fajny, bo to są przejściówki do klocków, więc jednocześnie można się bawić Legosami i Duplo i nie trzeba już rozdzielać tych zestawów. My sobie też wydrukowaliśmy Lego, Dlatego Lego nawet część klocków można teraz legalnie wydrukować, bo padły, znaczy wygasły im patenty na wiele, wiele modeli klocuchów i, i na przykład taki można sobie wydrukować. Zresztą przywiozłem kilka, one działają z tymi oryginalnymi. Może optycznie nie są tak idealnie gładkie, a, ale na pewno dla mnie to jest w ogóle. Zacząłem się interesować drukiem 3D dlatego, że uwielbiałem klocki LEGO. Jakby bardzo blisko to było w mojej głowie, że będę mógł sobie drukować po prostu klocki i się nimi bawić. Tu jest fajny przykład z naszego biura. Jakby pokazuje to, że dzięki drukarkom 3D możemy zrobić czegoś, coś, co nie da się kupić. Przyjechała dziewczyna na rowerze i złamał jej się uchwyt do koszyka rowerowego, no nie? I producenci koszyków nie produkują części zamiennych pod tytułem jakiś taki mały plastikowy dings. No i zamiast odczepić cały koszyk, Andrzej to zaprojektował i nie wiem, w pół godziny przykręciliśmy nową część. Ile zapłaciła? No nic, bo pracuję obok w biurze, więc trochę głupio było nie zabrać. Poza tym jeszcze wtedy nasz inwestor bardzo nie wymagał od nas wyników sprzedażowych. Więc ale podejrzewam, że to było jakieś 50 groszy, coś takiego. Mieliśmy gest po prostu. To jest przykład koła zębatego od niszarki do papieru. To też jest taka część, której nie można kupić. Jeżeli ono, o, o, jeżeli ono się wytrze, to trzeba najczęściej kupić całą górę od niszarki do papieru, która kosztuje kilkadziesiąt złotych, a my to już komercyjnie wtedy na fakturkę za 15 złotych. <śled> Wydrukowaliśmy i przesłaliśmy do firmy w Krakowie i to normalnie działa. Wytrzymałość tego plastiku to jest tak jak normalnych plastikowych rzeczy. Zresztą widzieliście bransoletkę i, i to faktycznie, faktycznie działa. My nawet drukujemy nakładki, słuchajcie, na jakąś wytłaczarkę do gumy, która, kolesie robią uszczelki do samochodów. I zawsze potrzebują mieć kilka iteracji prób zanim zrobią dobrą uszczelkę. I oni za każdym razem płacą 8 tysięcy za przygotowanie narzędzi, które pozwolą im to zrobić. No i wymyślili, że można drukować na drukarkach te nakładki. Dalej będą musieli zrobić 8 iteracji prób, ale jedna iteracja nie będzie kosztowała 8 tysięcy, tylko nie wiem, 4 albo 2, w zależności ile rzeczy da się wydrukować. Te rzeczy są na tyle mocne, że nie zastąpią co prawda produkcji, prawdziwej, ale przetrzymają 4 godziny test. Więc jakby to jest wystarczające. żeby potem zdecydować, że inwestujemy 8 tysięcy i robimy to z metalu. Tu jest pan Leopold, który przyszedł do nas do biura. przeształo nas w jakiejś tam gazecie i w tajemnicy y, przyszedł z ułamanymi częściami od suszarki do prania. Y, tak się niestety stało, że to pan leopold wieszał pranie, kiedy się ułamały. I jakby bojąc się trochę swojej żony, powiedział, że przyszedł do nas i powiedział, że chłopaki mam taki tajny projekt dla was, tutaj trzeba to zaprojektować, tylko żeby tam żona się nie dowiedziała. No to okej, okay. na następny dzień przynieśliśmy, przyszedł, daliśmy mu te uchwyty, zaniósł je do domu, pasowały, dopiero wtedy powiedział żonie, że tam były jakieś problemy, no ale już się rozwiązały, więc żona nie była zła. A co najlepsze, potem przyszedł do nas i powiedział, że chłopaki, bo ja tam czytałem, że wy też wspieracie jakieś takie biznesy wokół druku 3D, mam taki pomysł, bo mam przynajmniej kilku znajomych, którzy też mają problem z tymi plastikowymi częściami. I może zrobimy jakiś deal, że będziemy to drukować i im sprzedawać. Także podnieśliśmy to na zarządzie, jeszcze nie ma decyzji, ale myślę, że szanse są. To jest nóż do pizzy, który sobie wydrukowaliśmy. Mieliśmy trochę wolniejszy dzień w pracy. Zamówiliśmy sobie pizzę przez jakiś pizza portal, czy coś takiego i na monitorze odliczał czas, za ile będzie koleżka z pizzą. Zrobiliśmy trochę sprytnie, bo zamówiliśmy pizzę z drugiego końca miasta, żeby mieć jakąś tam godzinę czasu. I przez godzinę czasu Andrzej zaprojektował nóż. I wydrukowaliśmy go. Noż drukował się oczywiście w częściach, które potem poskładaliśmy. I wydrukowaliśmy sobie taki noży, którym pokroiliśmy pizzę. I to nie jest jakieś takie, wiecie, zdjęcie zrobione dwa dni później, jak wydruk się udał i złożyliśmy go, żeby sobie cyknąć fotkę, tylko faktycznie pokroiliśmy ciepłą pizzę. Czyli to pokazuje, że tak naprawdę, jeżeli już zdobędziemy jakieś umiejętności w tym projektowaniu i obsłudze drukarek, to szybko jesteśmy sobie w stanie wydrukować przedmioty, które rozwiążą jakiś nasz problem. Tutaj już trochę pomysłu na biznes wokół druku 3D. Y Combinator to jest taki akcelerator w Stanach, który wspiera najlepsze startupy hardware'owe. I tam jest firma, która drukuje na zamówienie obudowy na iPhony. Można sobie wymyślić dowolną obudowę, wysłać im model, i oni ją wysyłają z domu. I możemy mieć taką obudowę, jakiej nie ma nikt, bo sami ją sobie wymyśliliśmy. I ludzie zarabiają na tym realną kasę, działają sobie bardzo dobrze. I, i, I bardzo mocno się promują. Ja myślę, że w Polsce niedługo też powstanie taki sklep, który będzie to proponował. Tutaj ciekawy motyw wykorzystania druku 3D. Ludzie wpadli na to, jak połączyć druk z odtwarzaniem dźwięku i nagrali płytę winylową, którą można na gramofonie odtworzyć i słuchać. No Oni twierdzą, że z muzykami to bardziej jakieś trzaski przypominało. Na pewno to była jakaś jakość muzyki nie dla melomana, tylko nie wiem, dla fana druku 3D, no nie? Ale, ale myślę, że za, nie wiem, 3, 6 czy 10 miesięcy dojdziemy już do takich umiejętności, że będziemy mogli sobie śpiewać, nagrywać swoje ulubione piosenki i potem odtwarzać na wydrukowanej płycie winylowej. Tutaj trochę to, wspomniał już o tym Konrad, czyli druk z czekolady. Ja też wierzę, że niedługo w cukierniach będą jakieś takie automaty, gdzie nadrukują nam czekolady, na przykład na torcie, nie wiem, jakąś figurkę czy czy jakiś napis. Ja niedawno brałem ślub i wydrukowałem, zeskanowałem siebie, wyglądam już nie jak Maria Kiri Kłodowska, tylko trochę bardziej jak ja, no nie? I Paulinę i walnęliśmy się na tort jako własnej figurki, no nie? I ja myślę, że totalnie może powstać sklep, który będzie sprzedawał ludziom takie weselne gadżety, bo one są jednostkowe. Ciężko kupić w fabryce, nie wiem, napis tam Michał i Paulina, no nie? a my sobie ten, dzięki drukarce 3D mogliśmy coś takiego zrobić. Tu jest przykład restauracji w Stanach, która sprytnie wykorzystała sobie potencjał druku 3D. Oczywiście tam żadne pożywienie nie jest produkowane, ale mam, w tych strzykawkach, są podawane różne składniki i faktycznie można sobie wybrać czym chcemy zjeść to burrito i, i przygotować dokładnie takie, na jakie mamy ochotę danego dnia. To jest na pewno problem, który będziemy musieli rozwiązać w przyszłości. Jeżeli druk 3D będzie bardziej popularny, to będziemy musieli właśnie poradzić sobie z problemami, które są teraz zauważalne, jak właśnie certyfikowanie tych materiałów. Póki co, to jest wolna amerykanka i nikt tego nie certyfikuje. Podobnie jak z prawami autorskimi do modeli, no nie to też będzie problem, który trzeba będzie rozwiązać. Będzie musiał powstać mądre prawo, no ale obserwując, jakby ostatnio co się dzieje na przykład u nas w Polsce, to myślę, że może być o to trochę ciężko, no nie? Żeby, żeby zrobić mądre prawo, które z jednej strony nie zablokuje druku 3D, a z drugiej strony ochroni designerów i ludzi, którzy robią fantastyczne rzeczy, którzy wpadli na to. My testowaliśmy coś takiego. Jest urządzenia do aparatu, które odpowiadają za to, żeby manualnie ostrość łapać. One kosztują z tysiąc złotych. My wydrukowaliśmy to i zapłaciliśmy za wszystko 16 złotych, a najdroższe były te śruby z kastorami, które musieliśmy tam wkręcić. Więc to też jest jakby zagrożenie i no nie wiem taki moment dla producentów, które muszą się zastanowić, co zrobić, no bo przecież nikt więcej nie będzie chciał. Kupować tego za tysiaka, tylko każdy będzie nawet chciał poczekać dwa tygodnie, szczególnie w Polsce, i, i kupić to za 16 zł. To może nawet nie być takie piękne i gładkie jak skarki, ale jeżeli będzie spełniało swoją funkcję, to na pewno będzie ogromna kolejka ludzi, którzy będą chcieli to zrobić. No ale z perspektywy tego producenta, no to trochę to jest nie fair, bo on sobie wymyślił, no jakiś tam koleżka z Krakowa sobie to skopiował i sprzedaje za 16 zł. Tutaj są takie już trochę projekty bardziej ambitne. Konrad o tym wspominał, czyli drukowanie komórkami macierzystymi, które z jednej strony pozwoli drukować na przykład pożywienie. Już teraz NASA pracuje nad tym, żeby drukować jedzenie dla kosmonautów. Mm, tutaj bardzo fajny przykład <grywa> 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 orła, który został postrzelony przypadkowo przy jakimś polowaniu i stracił dziób. Bez tego dzioba nie był w stanie funkcjonować i był skazany na życie, nie wiem, jakimś ośrodku dla orłów, o ile coś takiego jest, no nie? No ale dzięki drukowi 3D zmyślnemu designerowi i, i jakby inwestycji, która za tym poszła, bo wydrukowanie dzioba dla tego ptaka było bardzo drogie. No ale jakby druk 3D dał im, mo dał możliwość stworzenia takiej rzeczy dla tego konkretnego ptaka. Ja nie widziałem do tej pory, nie wiem, sklepu z dziobami dla ptaków, gdzie moglibyśmy sobie dobrać odpowiedni dziób dla ptaka, no nie? I właśnie to jest, to jest to, co daje nam druk 3D. Jeżeli potrzebujemy jedną konkretną rzecz, to dzięki tej technologii możemy to zrobić. Podobny przykład tylko u człowieka, też nie ma sklepów z ruchwami, a w Stanach żyje kobieta, która ma wszczepioną całą dolną szczękę, która została stworzona specjalnie dla niej. Tutaj przykład wszczepionej płata czaszki. Delikwent po wypadku był skanowany wielokrotnie, zostało zebrany model bardzo dokładnie i następnie wydrukowany z materiału, który nazywa się PEC. I to jest taki materiał, który organizm przyjmuje i nie odrzuca, i faktycznie przeszedł operację, no i żyje z rzeczą wydrukowaną na drukarce 3D. Ostatnio nawet była w Polsce taka sytuacja, bardzo głośno o tym było w mediach, że drukarka 3D uratowała życie jakiegoś dzieciaka, bo coś miał z układem oddechowym. I na drukarce 3D ludzie mieli szansę wyprodukować element, który mogli zastąpić w organizmie tego malucha. No, i też ciężko sobie wyobrazić jakąkolwiek inną technologię, która mogłaby dać nam takie możliwości. Tutaj jest kolejny przykład, czyli wykorzystanie druku komórkami macierzystymi do druku organów. Ja myślę, że jeszcze za naszego życia będziemy mogli przeczytać o człowieku, który żyje z przeszczepionym organem, który został wydrukowany, bo to nie jest jakiś koncept z filmów science fiction, tylko te eksperymenty już się teraz dzieją. Tutaj drukowanie domów o tym już było. A to jest dom, który zostanie wydrukowany to będzie pierwszy wydrukowany dom. On w 2014 roku będzie do zwiedzania. Hmm. Tutaj nie będzie wydrukowany w takiej technologii, że przyjedzie gigantyczna drukarka i będzie podawała szybko sący beton, ale każdy z tych białych segmentów dookoła budynku będzie właśnie drukowany, a potem już tradycyjnymi metodami łączony. Tutaj ten przykład broni, ja go bardzo nie lubię, bo właśnie demonizuje moim zdaniem trochę druk 3D. Jestem zdania, że wiecie, no, krzywdę drugiemu człowiekowi możemy zrobić, nie wiem, nożem kuchennym, no nie? Ale nie będziemy się zastanawiać, czy kurczę wycofamy teraz noże kuchenne, bo to jest niebezpieczne. A jeżeli chodzi o druk 3D, no to pojawiają się takie głosy, że może powinniśmy trochę ukrócić ludziom dostęp, bo mogą wykorzystać tego do złych celów. Z, tym, z tą bronią było tak, że został wydrukowany ten element, i to jest o tyle niebezpieczne, że to jest ten jedyny element, który ma wybito numer seryjny i tak naprawdę tylko na, na ten element trzeba mieć pozwolenie w Stanach, a wszystkie inne części można sobie kupić w sklepie. Tu jest ten Liberator, o którym ostatnio było bardzo głośno. Plany były dostępne w internecie, każdy teoretycznie mógł sobie wydrukować pistolet. Tylko to nie jest tak, że kupimy sobie MakerBota, e, Omni albo wybudujemy sobie drukarkę, ściągniemy plik jak kurcze, nie wiem, frytki i wydrukujemy sobie pistolet. Żeby ten pistolet działał potrzebujemy drukarkę, która kosztuje kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy euro i naprawdę sporo wiedzy o tym, jak to zrobić, żeby to miało szansę przetrwać. Oni mieli, mieli tę drukarkę i wiedzę i zrobili to. Społeczeństwo trochę się przestraszyło, wkroczył do akcji rząd Stanów Zjednoczonych, te pliki zostały usunięte, ale jakby uważam, że to trochę takie usuwanie tych plików to jest rozwiązanie na teraz. To też jest jakby moment, w którym trzeba się zastanowić, co zrobić, jak ludzie wymyślą kolejny niesny sposób na wykorzystanie druku 3D, czyli znowu wracamy do konieczności wymyślenia mądrego prawa. Teraz chciałem trochę o zarabianiu kasy. Czyli co można zrobić na drukarkach 3D, żeby zarabiać? Pomysł z Japonii, czyli przychodzimy do fotografa i nie odbieramy zdjęć, tylko swojej figurki. W Japonii też poszli o krok dalej i jak kobiety w ciąży przychodzą zrobić sobie badania, to potem na podstawie tych plików 3D z badania USG można... Nie USG, dobrze? Nie byłem nigdy kobietą w ciąży w badaniu i nie wiem, USB, nie USB, tylko USG. Znacznie bliżej jest mi USB niż USG po prostu, no, nie? no i tam możemy sobie odebrać figurkę siebie, a sklepy sprzedają też wydruki tych płodów. Znaczy skanów tych płodów. Tutaj jest przykład Pawła, który jest członkiem naszego zarządu. Jeździ samochodem, nie pali papierosów i nie miał gdzie trzymać telefonu w samochodzie, bo zawsze musi gdzieś z siedzenia przy ostrzejszym zakręcie spadło na ziemię. I wymyślił sobie, że wyciągnie sobie tą popielniczkę i zastąpi je holderem na telefon. Paweł nigdy wcześniej nie miał do czynienia z modelowaniem 3D. To są screeny z Tinkercada. W piątek sobie go odpalił i w niedzielę już miał jakiś tam model, więc to też jest dowód na to, że to nie jest aż takie trudne. Paweł sobie zaprojektował to, my to mu drukowaliśmy. Nie wiem, udało nam się za 11 razem dobrać mm, kształt i, i żeby ten telefon tam dobrze wchodził. Ale jeżeli sobie policzymy, że jeden wydruk kosztował nas, nie wiem, złotówkę, to te 11 złociszy dla członka zarządu mogliśmy poświęcić. To są już wydrukowane rzeczy. I tutaj jest zdjęcie z samochodu. I Paweł opowiadał na różnych spotkaniach ze znajomymi o swoim pomyśle, pokazywał te, te popielniczki zamienione na holdery. No i zauważył, że ludziom ten pomysł się spodobał i mówili: Ty Paweł, no dowiedz mi też za projekt, i to ja sobie wsadzę to u siebie w samochodzie. I w Pawle się odezwała nutka biznesmena, i faktycznie nawet zadzwonił do BMW, bo on takim samochodem jeździ, i zapytał, czy oni byliby skłonni proponować klientom coś takiego. To nie jest takie proste, żeby to od razu wprowadzić, ale gdzieś tam zainteresowanie jest. Także to też jest przykład tego, że jak prostym pomysłem możemy sobie nie wiem, utworzyć jakąś drogę do zorganizowania firmy, która będzie sprzedawała która będzie sprzedawała holdery na telefony w miejsce popielniczek. Są firmy, szczególnie w Stanach i na Zachodzie, które mocno dostrzegają potencjał druku 3D. To jest jakieś urządzenie do miksowania muzyki i oni stwierdzili, że ej, nie wszyscy muszą mieć takie same nudne gałki, bo jeżeli ktoś lubi, nie wiem, Gwiezdne Wojny, to niech sobie kręci głową Lorda Vadera, no nie? I to robią. Można do nich za napisać maila albo zadzwonić, powiedzieć, że ja chcę kręcić tam główką od ludzi kolego i oni mogą to wydrukować, Albo przesłać nam pliki, jeżeli mamy drukarkę u siebie w domu, możemy sobie sami takie rzeczy zrobić. Nokia ostatnio wypuściła do internetu pliki z obudową na Lumie. I każdy posiadacz Lumie może sobie wydrukować w domu taką obudowę, jaką chce. Co więcej, może sobie tam nanieść, nie wiem, swoje imię, logo swojej firmy, albo cokolwiek mu się podoba. Chris to jest koleżka, który rzucił pracę i drukuje coś, co się nazywa Square Helper. Nie wiem, czy kojarzycie co to jest Square. Czy ktoś nie kojarzy, kto to jest Square? Co to jest Square? A, ok, no to nie, to powiem. Square to jest takie urządzenie, które można sobie wpiąć przez gniazdo Jacka, czyli to co słuchawki do iPhone'a albo do iPada, i przeciąga się kartę kredytową przez niego i można mm, mm, przeprowadzać płatności. To zostało wymyślone przez koleżkę, który miał jakiś zespół rokowy. no i sprzedawali jakieś płyty i koszulki po koncertach. No i ludzie nie mając gotówki, nie mogli dokonać zakupu. No i szukał pomysłu, co zrobić, żeby można było mieć przenośne urządzenie do płatności. Wymyślił squara, squara można sobie kupić za niewielkie pieniądze, przyłączyć sobie do iPada. I, i czardzować ludzi, tylko Square miał mały problem, przez to, że wchodził w, przez jackowe gniazdo, kręcił się. I mm, sprawiało to, że y, te transakcje prze, przebiegały dłużej. I Chris wymyślił, że będzie robił coś, co się nazywa Square Helper, czyli prostą nakładkę, która zapobiegnie kręceniu się tego urządzenia. Prototyp sobie zrobił z klocków Lego i y, stwierdził, że jest OK. No i zastanawiał się, jak może z tym uruchomić produkcję wpadł na pomysł, że zleci to w jakiejś fabryce. Tam przyknęli mu za formę do wtrysku na tego małe urządzenie 6000 dolarów. Więc stwierdził kurczę, jak nikt tego nie będzie chciał kupować, no to jestem trochę w plecy, no bo mam ileś tam set tysięcy tego Square Helpera. Straciłem przynajmniej 6000 dolarów. To nie chcę tak ryzykować. Wpadł na stronę Makerbota, zobaczył druk 3D, gdzieś tam mu zatrybiło, kupił sobie dwie drukarki. Czy najpierw kupił jedną i przekonał się, że to drukowanie spełnia jego oczekiwania i zaczął produkować te helpery i sprzedawać je w internecie. Hmm. Ma ten komfort, że jest w stanie wydrukować jedną rzecz tam, chyba w 40 minut, czy coś takiego. I na każde zamówienie y, drukuje po prostu tyle przedmiotów, y, ile, y, ile w danym momencie potrzebuje. Co więcej, może je personalizować. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, ze swoim imieniem, tak samo, nie ma problemu. Jeżeli wejdzie iPhone 5, to on nie musi robić kolejnego projektu do fabryki, żeby mu na formie wtryskowej coś takiego wykonali, tylko w godzinę jest w stanie przeskalować swój projekt, który zrobił wcześniej i tak naprawdę po godzinie wypuszczenia iPhone'a piątki może sprzedawać Square Helpery do tego nowego telefonu. To są już nasze próby biznesowe. Wymyśliliśmy, że będziemy, sprawdzimy, czy ludzie chcą kupować coś, co jest wydrukowane na drukarce i zrobiliśmy taki klips na karty i pieniądze i puściliśmy to na Allegro za 10 zł. Mieliśmy chyba, nie wiem, z 4000 oglądnień tej aukcji i cztery zakupy. Jakby konwersja była bardzo kiepska i teraz nas nauczyło, że ludzie nie do końca chcą kupować rzeczy, które my im wymyśliliśmy, bo mało to się różni od tego, co oni mogą spotkać na półce w sklepie. Dalej ktoś im to narzuca. A znaleźliśmy tylko czterech freaków, którzy nie wiem, podniecili się tym, że to jest wydrukowane w 3D i że to jest ta wartość, za którą oni chcą zapłacić dychę, ale jakby moim zdaniem ten pomysł nie, nie przeszedł. Tak, no z jednej strony masz rację, mieliśmy świeże konto, które pod to założyliśmy, ale z drugiej strony promowaliśmy to tylko na naszym Facebooku, czyli jakby wśród społeczności, która nas znała, no nie? Więc myślę, że te zero komentów to jakiś tam procent ludzi, znaczy zero, mała część kupionych rzeczy y, przez ludzi, którzy znali nas przez Allegro. Y, to nie jest coś, na co możemy zwalić. Y, to jest nasza nowa strona. Y, Zapraszamy Was, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, chcecie coś wydrukować, prześlijcie na model. My wam doradzimy, w jakiej technologii to zrobić. Możemy to wydrukować na takich drukarkach, jak mamy tutaj. Drukujemy też na drukarkach proszkowych. Mamy doświadczenia z drukiem w metalu. Także na pewno, jeżeli prześlicie na plik, to pomożemy Wam dobrać odpowiednią technologię i pomóc to stworzyć. Zaraz rusza też nasz sklep z drukarkami. Mam nadzieję, że z Konradem tutaj się dogadamy i będziemy mieć w swojej ofercie też ich super drukarkę. Będą drukarki innych producentów, też pomożemy wam dobrać tą, która będzie, z której będziecie najbardziej zadowoleni. Na sam koniec Agatą chcielibyśmy opowiedzieć o projekcie, który zrobiliśmy razem dla M Banku. Jakby to jest też fajne, że nie tylko Nokia, nie tylko firmy w Stanach dostrzegają Potencjał druku 3D, ale w Polsce też są firmy, które tego dostrzegają i chcą wykorzystywać swoje promocji. Cześć. Tak jak powiedział Michał, ja jestem z Zembanku i jakby trochę z tej drugiej strony będę chciała wam powiedzieć, jak nas zaczarował druk 3D. Widzę lekkie przerażenie, więc od razu powiem, że nie będę mówiła o produktach, nie będę robiła reklamy, czyli jakby postaramy się uciec tutaj od bankowości. Ale faktem jest, że dróg 3D to jest totalny przełom, coś co jakby trzęsie światem i co jest kolejną po internecie ogromną rewolucją, która prawdopodobnie ten świat zmieni. Jeszcze mało odważnie, trochę chyba firmy w Polsce szczególnie wychodzą z tymi propozycjami. Najlepszym przykładem jest to, że do nas żadna z firm się nie zgłosiła, czyli brak odwagi totalny, żeby przyjść do takich firm jak duża firma finansowa i zaprezentować swoje możliwości. Ale mBank jako startup finansowy kiedyś, tak naprawdę teraz przygotowując nową odsłonę, zrozumiał czym jest rewolucja, czyli mieliśmy takie podejście, że w projekcie nowej odsłony M banku, o której pewnie mogliście słyszeć, chcieliśmy... Zrewolucjonizować podejście do bankowości, czyli generalnie chcieliśmy odejść od tego, co znane, tabelkowe, proste, co tak naprawdę mają wszystkie inne banki. I e, dostałam od mojego szefa takie ciekawe zlecenie pod tytułem Przygotuj gadżet, który będzie ilustracją tego projektu, który odda tak naprawdę charakterystykę projektu, który, który prowadzicie. I tutaj pojawiła się pierwsza prosta myśl. OK, pójdziemy do agencji, agencja zaprojektuje nam kilka kubków, smyczy, jakąś podkładkę, tak, długopis. No super, klienci się ucieszą, a może i nie, zrobimy coś tak jak wszyscy. I tutaj troszeczkę nam błysnęło, że skoro robimy projekt, który jest rewolucyjny, który jest kwintesencją pasji i technologii, to musimy tak naprawdę zilustrować go czymś, co też tą ideę oddaje. Pierwsze kroki skierowaliśmy do ASP. I stwierdziliśmy, że generalnie o sztuce mogą powiedzieć nam najwięcej o tym, jak stworzyć dzieło, które będzie unikalne, niebanalne, będzie czymś totalnie innym. I tam zaczęliśmy razem jeszcze z przedstawicielami agencji, pracować nad tym, co mogłoby ilustrować nasze idee, to, jak pracujemy, jacy jesteśmy. I Tutaj właśnie pojawiła się idea, nie róbmy odlewu, nie róbmy zwykłej produkcji, tylko wykorzystajmy druk 3D. W końcu to też przełom, to też rewolucja i tak też zrobiliśmy. Znaleźliśmy chłopaków z Krakowa. To, to było też jakby mega. Ja przyznam szczerze, że szukaliśmy w internecie oczywiście drukarni, firm, które zajmują się drukiem, natomiast totalnie kupiła nas historia z pizzą. I właśnie tego dnia, kiedy wrzucili ten post, akurat przeglądaliśmy fanpage, skontaktowaliśmy się i mówimy: Słuchajcie, Chcielibyśmy stworzyć coś wyjątkowego, robimy projekt. Musimy stworzyć coś, co odda to, jak pracujemy, stworzy coś zupełnie innego. Robimy rewolucję w finansach, czemu nie zrobić rewolucji w gadżetach dla firmy finansowej? Przymierzyliśmy się do modelu. Pierwszy model był nieudany, czyli ja tutaj od razu mogę powiedzieć z drugiej strony, że z tym drukiem 3D to nie jest tak, że sobie narysujemy, wymyślimy i tak naprawdę jeden do jednego za chwilę to wydrukujemy, tylko faktycznie przeszliśmy kilka prób i błędów, zmienialiśmy technologię, zmienialiśmy. Hmm, drukarnie w których drukowaliśmy pracowaliśmy w kilku lokalizacjach co też pokazuje jakby to jak dużo pasji i wiary jest w ludziach związanych z drukiem 3D e, bo chłopaki są z Krakowa drukowaliśmy we Wrocławiu ASP wspierało nas złodzie agencja w Warszawie więc generalnie wszyscy tak naprawdę jechaliśmy na wierzę w to że robimy coś wyjątkowego i tak też powstało DNA naszego nowego M banku, które traktujemy jako takie nasze małe dzieło sztuki, czyli totalnie unikalny gadżet, który pozwala oddać to, jacy jesteśmy też jako pracownicy banku, to jak pracowaliśmy nad nowym projektem, czyli pasje i technologię. Dlatego chciałabym tylko powiedzieć, że biznes wierzy w druk 3D, szczególnie taki biznes, który jest nastawiony na to, żeby robić rewolucję, bo 3D to niewątpliwie jest rewolucja. Dzięki.